Dobra, mamy komplet tego, co ja widzę. Także witam Was serdecznie w swojej Zamrocznej Polskiej Czyni. Chciałbym się, że pojedziemy sobie w podróżą dzisiaj, bo stoi przed mną wagon, ale pojedziemy sobie w podróż. Przeniesiemy się w podróż po historii i w historii kolejnictwa. Na terenie Gdyni nie tylko. Ze mną są też razem przyjaciele ze szkoły. W sumie można i powiedzieć, że z pracy, bo pracujemy razem na kolei. Jesteśmy kolejarzami z zawodu, z kształcenia. Skończyliśmy technikum kolejowy w Bydgoszczy i podzielimy się kawałkiem historii i też jak praca w niej wygląda, jak wyglądała. Jeszcze co do zasad poruszania się po stronie. Szanowni Państwo, proszę uważać na głowy. No i też tak jak wspomniałem, no to jest schron, no nie ma tu jakichś warunków idealnych, jest to w miarę przygotowane do ekspozycji. Po prostu patrzeć, uważać. Przy przejściach są te niskie stropy i też trochę podłoga jest podniesiona, także oczy przed sobą i można spokojnie zwiedzać, robić zdjęcia, pytać się jak najbardziej. Dobrze, wracając do głównego tematu, czyli do tematu kolejnictwa. Szanowni Państwo, jesteśmy w okresie 20-lecia międzywojennego. Pojawił się pomysł na budowę portu. No dobrze, port. Ale teraz port do czego? No towarowy. No dobra. No to trzeba przewozić. Trzeba coś tu zdziałać, żeby to przewozić, żeby to miało miejsce bytu i tranzytu. Szanowni Państwo, więc inżynierowie stwierdzili, że budujemy linię kolejową. Tylko dlaczego nową linię kolejową nie przez Gdańsk? Bo Gdańsk był jeszcze wolnym miastem. Trzeba było towary uiszczać słowo. Trzeba było płacić. Dlatego myśleli, że budujemy linię kolejową, która ten Gdańsk obkroży dookoła. Kiedyś osoba jeszcze Gdańskiem nie była, więc zbudowano tą linię, która obecnie jest używana. Jest to linia kolejowa 201. Ona się odgałęzia na wysokości wzgórza Świętego Maksymiana. Teraz tam pociągi na port lotniczy. To można sobie kiedyś zrobić wycieczkę do portu, czy do Kościerzyny. Tam jest takie całe muzeum, gdzie tych eksponatów, takich parowozów, lokomotyw, maszyn wszelkiego rodzaju jest jeszcze więcej. Pojawił się problem taki, że budowa linii kolejowej. Tutaj budujemy linię kolejową, budujemy port. Więc budując port, budowano małą kolejkę dyskotorową, która służyła do wyłączenia szpilów zbudowanego portu. Ułożono takimi wagonami. To jest wagon typu kolega. Jak można spojrzeć, ten wagonik jest dosyć mały. Jakbyśmy mieli to zmieścić w wyklarkę, to podejrzewam, że miejsca by tu nie starczyło. Nawet by jak to wnieść, bo to jest wszystko szersze. A to jest wagon wąskotorowy. Czyli wagon, który ma mniejszy rozstaw od 1435 mm. 1435 mm jest to rozstaw wagonów normalno-torowych. To co jest powyżej, to jest szeroko. Czemu jest szeroko, normalno, wąskotorowy? No szanowni Państwo, z dwóch różnych przyczyn politycznych i też przyczyn geodezyjnych. Jak wiadomo, grunty są różne. Na niektórych terenach jest to bardziej grząski. Jest grunt, który po prostu przy budowie drogi, czy jakiś cięższy grunt kolejowy, normalno-torowy, te tory by na prostu usiadły w błocie. Więc budowano tory wąskotorowe. To jeszcze miało wąskotorówki miały zalety takie, że można było robić ciasny łuk, czyli można było bardzo trudnym terenie poprowadzić tory kolejowe. Na terenie Gdyni jeszcze zbudowano drugą kolejkę, która już miała zupełnie inny cel militarny. Przewożenia torped z terenu Tarzy na Oksywiu, na ten Tarzy torpedowi na Mamiotowi. Teraz się przeniesiemy w myślach, trochę zrobimy sobie taką podróż, przeniesiemy się do Bydgoszczy. I tutaj kolega powie o kolejach wąskotorowych w Bydgoszczy, czyli z naszego takiego terenu działania. No to jeszcze raz bardzo chciałbym Państwa przywitać w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Kolei, które reprezentuję. Opowiem się Państwu o bydgoskich kolejach powiatowych, które miały wpływ na rozwój chociażby turystyki w Bydgoszczy. Ogólnie wąskotorowe same w Bydgoszczy były dwie. Była jeszcze kolejka cegielniana w Cegielni Korten, ale z racji tego, że Korten się zwiera nad oddzielnym miasteczkiem, to chciałbym się dzisiaj skupić na historii naszej kolejki
powiatowej, która funkcjonowała na przestrzeni lat Bydgoszczy, a jej początki sięgają już XIX wieku, a konkretnie jego końcówki, kiedy to Prusacy postanowili w ten sposób połączyć Bydgoszcz z nieodległym miastem, troszeczkę w zasadzie położonym, właśnie jak mówiłem, przed chwilą na północy od Bydgoszczy, czyli Koronowej. Główne założenie było takie, aby transportować mieszkańców tej kolejki, mieszkańców miejscowości leżących na trasie tej kolejki do Bydgoszczy, ponieważ transport samochodowy nie był jeszcze wówczas aż tak rozwinięty jak dzisiaj. A kolej normalmotorowa wprawdzie do Koronowa docierała, ale żeby dojechać do Bydgoszczy, trzeba było jechać przez Tucholę, także kompletnie naokoło, co po prostu generowało długi czas przejazdu. Natomiast, tak jak mówiłem, kolejka miała wpływ istotny na turystykę i ta turystyka już kilka lat po powstaniu tej kolejki zaczęła wypierać jej pierwotne założenie, a to wszystko przez to, że była ona bardzo ładnie położona. Tak jak mówiłem, pierwsza linia, którą wybudowano, wiodła do Koronowa wzdłuż Brdy i wzdłuż takich miejscowości jak chociażby Smukała, która w dniu dzisiejszym jest już dzielnicą Bydgoszczy osiedlem. I miała ona charakter rekreacyjny ze względu na restauracje oraz przede wszystkim sanatoria w nim położone. Sanatoria te istnieją do dzisiaj i ciągle przyjmują kuracjuszy. Także to był tego swego rodzaju napęd dla tej kolejki, aczkolwiek to nie był jedyny akcent turystyczny, jaki ona oferowała, bowiem mieszkańcy Bydgoszczy tak pokochali tę kolejkę, że zarząd, który wówczas tą kolejką kierował, zdecydował się na wyprawianie coraz to większej liczby pociągów, między innymi z wagonami specjalnego przeznaczenia o bardzo ciekawym charakterze. Tutaj też mamy taki specjalny wagon, o którym kolega opowiedział, jest to kolejka. Natomiast kolejka Bydgoska kolej powiatowa, posiadała wagony kajakowe. Można było na stacji Bydgoszcz-Mazgotowa załadować jeden albo dwa, w zależności od natężenia ruchu, wagony kajakowe. Ładowało się takie kajaki i była to część pewnej oferty przewozowej, jaką kolejka wyróżniła. Mianowicie podróżni z tymi kajakami udawali się linią przez Smukałę w kierunku Koronowa. Przed samym wjazdem do Koronowa, gdzie do dzisiaj zlokalizowany jest zabytkowy most kolei mocnotorowej, jeden z wyższych w Europie, podróżni go opuszczali i robili sobie taki mały spływ kajakowy z powrotem do Bydgoszczy rzeką Brdą. Była to taka istotna atrakcja turystyczna, że nieraz brakowało pociągu, wagonów i ludzi, żeby wyprawiać kolejne pociągi. Takie było zatrzęsienie, takie zapotrzebowanie. Po prostu Bydgoszczanie, którzy zamieszkiwali nasze miasto w 20-leciu międzywojennym, ubóstwiali, można powiedzieć, tę atrakcję. Nie jeden, bo była jeszcze jedna, o której może się dzisiaj aż tak nie mówi, ale była równie ciekawa. Można określić ten rodzaj atrakcji kolejnej w dzisiejszym mianem pociągów widmo. Dlaczego? Ponieważ pasażerowie wsiadali na stację Bydgoszcz-Mazgotowa, ale tylko kolejarze wiedzieli, gdzie jadą. Wybierano kierunek na poczekaniu, można było wybrać Smukałę, Maksymilianowo-Kozielec, od Smukały w prawo, gdzie wtedy kolejka przeprawiała przez Brdę, albo Koronowo wspomniane, albo od Morzewca w stronę Kasprowa dalej. Mieszkańcy nigdy nie wiedzieli do momentu zakończenia podróży, gdzie jadą. Na końcu odbywało się, dzisiaj moglibyśmy to nazwać mianem piknik. Mieszkańcy Bydgoszczy wypoczywali na łonie natury, coś sobie przekąsali, spędzali miło czas w ciszy. Pociąg cierpliwie czekał, aż zakończą odpoczynek, a następnie wracał z powrotem do Bydgoszczy. Te atrakcje turystyczne były szeroko opisywane na łamach prasy bydgoskiej. Były, tak jak mówiłem, ustawiane przez mieszkańców, rozkłady jazdy również co tydzień się ukazywały w ówczesnej bydgoskiej prasie. I tak ta kolejka w taki miły sposób, taki miły akcent funkcjonowała do czasu zakończenia II wojny światowej, kiedy to zarządzanie kolejką przyjęły Polskie Koleje Państwowe. Wówczas nastąpiło połączenie kolejki bydgoskiej z kolejką wyżyską oraz zmiana profilu przewozu. Z racji tego, że sieć była rozbudowana i liczyła już ponad wówczas 200 km, co dzisiaj brzmi nieco abstrakcyjnie, ale tak właśnie było. Poprzez ze względu na rozwój komunikacji samochodowej oraz na nieatrakcyjny czas przejazdu, jeśli chodzi o pociągi pasażerskie, skoncentrowano się wówczas na przewozach towarowych, które to
były również bardzo mocno oblegane i bardzo mocno przeciążone z tego względu, że na trasie tej kolejki, na ich liniach znajdowało się bardzo mnóstwo ładowni, czy to gminnych spółdzielni chłopskich, czy to PGR-ów, czy chociażby cukrowni, które w okresie kampanii góralczanej powodowały praktycznie zatrzęsienie szlaku. Linia do Bydgoszczy została niestety zlikwidowana w 1969 roku ze względu na rozwój miasta Bydgoszczy i jego dalszą rozbudowę, co w dniu dzisiejszym jest poddawane mocnym wątpliwościom, bo Bydgoszczanie i potomkowie tych mieszkańców, którzy z niej korzystali, bardzo z sentymentem i tęsknią po prostu za tą kolejką. Kolej ogólnie Bydgoska natomiast działała dalej do 1992 roku, kiedy ostatecznie została zamknięta. Pozostając w temacie kolei, rozstawu toru i tym podobnych rzeczy, zapraszam Państwa na stoisko Stowarzyszenia Miłośników Kolei znajdujące się tutaj przy tym stoliczku. I tutaj koledzy pokrótce przedstawią historię i ogólnie eksponaty naszego stowarzyszenia. Tutaj można się wpisać jeszcze do księgi pamięciowej. Jeśli Państwo sobie życzą, jeśli nie ma żadnych pytań, to zapraszamy wtedy do kolejnego pomieszczenia. Zapraszam Państwa. Jedynie od 2 lat wspiera nas Rada Dzielnicy Leszczynki przy organizowaniu Dni Otwartych. Powiem teraz parę słów o historii tego miejsca. Jest to schron przeciwlotniczy, który został zbudowany w roku 1942, czyli w czasie II wojny światowej. Trwała wtedy okupacja niemiecka. Gdynia była bazą niemieckiej marynarki wojennej i na terenie miasta powstała sieć obozów pracy przymusowej. Jeden z takich obozów mieścił się tutaj w sąsiedztwie tego schronu i pod koniec wojny przybywało tutaj 4000 robotników przymusowych różnych narodowości. Polacy, Francuzi, Holendrzy, a także Włosi. Robotnicy przymusowi w roku 1942 zbudowali właśnie ten schron, ale nie mogli z niego korzystać, bo był to schron przeznaczony dla niemieckiej kadry obozowej. Co w sytuacji, kiedy nad miastem nadlatywały bombowce, były bombardowania. Otóż robotnicy przymusowi mogli chować się tylko we własnoręcznie wykopanych rowach przeciwpożarowych. Natomiast przywilej ochrony w schronach był tylko dla Niemców. W roku 1945 w marcu do Gdyni weszła Armia Czerwona. Niemcy wcześniej opuścili teren Grabówka. Obóz został zlikwidowany, a po wojnie bardzo szybko wszelkie zabudowania zostały rozebrane. Ale ten stan nie trwał długo, bo już kilka lat po wojnie na terenie, który tutaj w tej chwili jest placem budowy, powstały zakłady naprawy samochodów, tak zwany TOS.
techniczna obsługa samochodów. Były to duże zakłady, gdzie naprawiano autobusy i ciężarówki z całego województwa, a w czasie wojny miały tu być także naprawiane czołgi i transportery opancerzone. Do lat 90. ten stron, z racji tego, że znajdował się przy tych zakładach, był dobrze utrzymany i miał gospodarza. Ale nastały lata 90. To był czas tak zwanej dzikiej prywatyzacji. Wyprzedawano wtedy za bezcen tereny dawnych zakładów i wówczas w roku 96 ówczesny wojewoda gdański sprzedał ten teren zagranicznemu inwestorowi. Skutek tego był taki, że pracownicy musieli sobie poszukać nowego zajęcia, a strony już się nikt nie opiekował. Później ten wojewoda zaczął piąć się po jakichś tam szczeblach kariery politycznej, aż w końcu odszedł w niesławie jako prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, umoczony w jakieś nieciekawe afery. Ale wcześniej zrobił dużo złego i między innymi na skutek likwidacji tego zakładu jedną z konsekwencji było to, że ten skrom też został opuszczony, a bardzo szybko dowiedzieli się o tym złomiarze. Złomiarze tutaj wycięli stąd wszystkie metalowe elementy, instalacje, rury, urządzenia. Zostały tutaj gołe ściany. Później weszli tutaj bezdomni, którzy nasnosili różnych starych gratów, kanapy, fotele, tapczany. Któregoś razu te graty podpalili. Skutek tego był taki, że wszystkie ściany, sufity były okopcone od sadzy. Były tutaj pajęczyny pokryte sadzą. Po wyjściu z tej rudery, bo wtedy to była rudera, to wyglądało się jak kominiarz. Na schodach było tyle ziemi, że żyły tutaj dżdżownice. Śmieci było po kolana. I ten stan trwał do roku 2007. Wówczas to razem z grupą kolegów założyliśmy Gdyński Klub Eksploracji Podziemnej, którym od początku kieruję, i postanowiliśmy, że tym schronem się zaopiekujemy. W porozumieniu z panem Robertem Hirschem, miejskim konserwatorem zabytków, przystąpiliśmy do oczyszczania pomieszczeń. Ostatecznie wywieźliśmy stąd kilkanaście kontenerów śmieci. Później było czyszczenie, malowanie ścian, żmudna praca. Następnie ułożyliśmy po trasie dawnych przewodów nowe instalacje, które udało nam się pozyskać z likwidowanej stoczni Gdynia. Do schronu udało nam się doprowadzić wodę, zrekonstruować starą kanalizację, która gdzieś tam była pod podłogą, a także w schronie zbudowaliśmy metodą gospodarczą własne ujęcie wody. Schron ma w tej chwili studnię i jest zaopatrywany w wodę, niezależnie od miejskiej sieci wodociągowej. Tak więc to wygląda na dzień dzisiejszy. Cieszymy się, że możemy Państwa tutaj w naszym obiekcie gościć. Powiem jeszcze parę słów o tym urządzeniu, które znajduje się za moimi plecami. Schron z definicji jest budowlą o konstrukcji zamkniętej i hermetycznej, tak więc musi być doprowadzane do niego powietrze i to powietrze musi być oczyszczane ze skażeń chemicznych, biologicznych, promieniotwórczych. Jeżeli jest zbyt mała wydajność wentylacji albo urządzenia nie pracują, to bardzo szybko w pomieszczeniach zrobi się duszno. Tutaj w tym pomieszczeniu na przykład jest akurat stosunkowo niewielka wentylacja. Jak się wchodzi, to jest tutaj, prawda, duszno. To jest skutek tego, że wzrasta poziom dwutlenku węgla w pomieszczeniu. Dlatego tak ważne jest to, żeby w schronie funkcjonowały urządzenia filtrowentylacyjne. Jak taki system działa? Otóż powietrze, zanim w ogóle trafi do systemu filtrowentylacji, musi przejść przez takie pierwsze zabezpieczenie, tak zwany automatyczny zawór przeciwdmuchowy. Bo schron jest tak odporny, jak odporny jest najsłabszy jego element. Jeżeli wszystkie drzwi będą zamknięte, jeżeli będą odpowiednio mocne ściany, a na przykład otwór wentylacyjny nie będzie zabezpieczony, to po wybuchu nadciśnienie fali uderzeniowej właśnie tym niezabezpieczonym otworem przedostanie się do środka. A co by się stało, gdyby takie nadciśnienie na przykład nad Gdynią doszło do wybuchu ładunku jądrowego o mocy 100 kW nad gdyńskim portem? Tutaj, w tej dzielnicy, mielibyśmy nadciśnienie rzędu 10 kPa.
jeżeli takie ciśnienie przedostanie się tym kanałem, no to po pierwsze tak, uszkodzi nam te delikatne filtry, a po drugie mogłoby rozerwać tą rurę i porazić ludzi znajdujących się w pomieszczeniu. Dlatego stosuje się na czerpni powietrza tak zwany automatyczny zawór przeciwwybuchowy, w skrócie AZP. Na skutek po wybuchu taki zawór się zamyka i nadciśnieniem nie przedostaje się do wnętrza obiektu. To jest pierwsza linia zabezpieczenia. A przed skażeniami chronią już nas te filtry. Tu mamy filtr zgrubnego odpylania FZO1000. Ten filtr zatrzymuje cząsteczki pyłu powyżej 2 mikrometrów, na przykład pył z opadu promieniotwórczego. Po przejściu przez pierwszy stopień oczyszczania powietrze trafia do drugiego stopnia oczyszczania. Przedfiltr zatrzymuje już cząsteczki 20-krotnie mniejsze, powyżej 0,1 mikrometra, na przykład pary i aerozole. Następnie powietrze trafia do trzeciego stopnia oczyszczania, tak zwanych filtropochłaniaczy, które już służą do dokładnego oczyszczania powietrza z par, gazów, aerozoli, ze środków filtrujących, chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych. W środku, w każdym z takich filtrów są dwie warstwy włókniny i granulki z węgla aktywnego. Po przejściu przez 3 stopnie oczyszczania powietrze trafia do wentylatora elektrycznego, który wtłacza powietrze do wszystkich pomieszczeń. A co na wypadek, gdyby zabrakło prądu? Wtedy jest napęd taki awaryjny, ręczny i kręcąc korbą można tutaj w sytuacjach awaryjnych zapewnić wentylację pomieszczeń. Tak rozwiązany jest system wentylacji w skronie. Teraz, proszę Państwa, zorientuję się, jak wygląda sytuacja za ścianą, gdzie nasz kolega opowiada ciekawostki historyczne. Jeżeli będzie jeszcze czas, to powiem kilka rzeczy. Mamy jeszcze minutę. Czy są jakieś pytania? Ja chciałam się spytać, czy w prądu to są jakieś legendy? Nie, to są legendy. To są legendy. Na terenach w ogóle bazy kontenerowe, roboty, stoczni, poziom wód gruntowych jest tak wysoki, że tam nie da się zbudować takich tuneli. Bo już na głębokości 1 metra jest woda gruntowa. To są tereny podmokłe. To są legendy, to są miejskie legendy. Dużo jest takich legend także o tych skronach. Natomiast no, później życie to wszystko weryfikuje i ma to niewielki związek z rzeczywistością. A ten drugi skron, to jest, to też będziecie to drugim stronom opiekują się nasi koledzy ze Stowarzyszenia Strzelecko-Rekonstrukcyjnego w Redzie. Być może za rok, mam nadzieję, dostępny do zwiedzania. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, tutaj konstrukcja takiego schronu jest odpowiednio usztywniona. Wynika to z tego, że przy wybuchach fala uderzeniowa rozprzestrzenia się nie tylko na powierzchni Ziemi, jako powietrzna fala uderzeniowa, ale także rozprzestrzenia się po środku gruntowym Ziemi, jako fala sejsmiczna. Jeżeli trafi na taki schron, następuje efekt wstrząsu. I konstrukcja może się o kilkanaście, nawet 20 cm unieść do góry i opaść. Dlatego konstrukcja musi być odpowiednio usztywniona. Gdyby popatrzeć na rzut poziomy tego schronu z góry, to przypomina takie usztywnione pudełko z przegrodami poprzecznymi i podłużnymi. Proszę Państwa, dodam jeszcze na koniec taką rzecz. Od początku funkcjonowania tutaj naszego klubu, oprócz opiekujemy tym obiektem, zawsze tutaj do naszego stronu jest wstęp wolny, nigdy nie pobieramy żadnych opłat, biletów i póki będę prezesem, to się nie zmieni.
Natomiast jeżeli ktoś z Państwa chciałby nas wesprzeć, bo utrzymanie takiego obiektu to są jednak duże pieniądze, choćby na opłaty za prąd, to przy wyjściu przy schodach jest puszka, do której można dobrowolnie, podkreślam dobrowolnie, rzucić datki. Za wszelką pomoc Państwu z góry dziękuję. Jeżeli ktoś chciałby znaleźć więcej informacji o tym schronie, zapraszamy także na naszą stronę internetową. Wystarczy wpisać w internecie Gdyński Klub Eksploracji Podziemnej i z łatwością można znaleźć naszą stronę internetową i dowiedzieć się jeszcze wielu innych ciekawych informacji o niezwykłej historii tego miejsca. Wychodząc ze schronu, proszę zwrócić uwagę na maszt, na którym jest syrena alarmowa. Taka duża, czerwona syrena. Ona ma tyle lat, co ten schron. Też jest z roku 42. Tą zabytkową syrenę alarmową udało nam się wyremontować, uruchomić i jest włączona do miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania. Jest to w pełni działająca syrena, jedyna w tej okolicy. Z mojej strony serdecznie dziękuję za odwiedzenie. Mam nadzieję, że się Państwo nie nudzili i też mam nadzieję, że atrakcje, które są w kolejnych pomieszczeniach, też będą dla Państwa interesujące. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dobra, wchodzimy, proszę Państwa, ostatni zamyka wrota. Dobra, proszę mi się nie zrozumieć, wszyscy pod ścianę, tak? Śmiało. Rączki już w połowie mogą być. Cofamy się, cofamy. Lizaki są dla dzieciaków, ale warunek muszą być grzeczny i cicho. Dobra, proszę Państwa, zaczynamy z pytania o obiektach militarnych. Ja nazywam się Jarosław Kudziński. Generalnie jest tak, że w czasie roku kalendarzowego organizujemy spacery dla mieszkańców Gdyni, aby opowiedzieć im, co wiemy o naszym mieście, o jego historii, tej podziemnej, naziemnej. Czasami może nawet trochę zaskoczyć. Tych spacerów było kilkadziesiąt. To jest taki obiekt istniejący jeszcze na cmentarzu Marynarki Wojennej. To jest taki obiekt, który mówi nam, plaka, który mówi o chyba najmłodszym schronie przeciwlotniczym dla mieszkańców Gdyni, które znało włożono pokojnika domka. De facto tworzyliśmy go 2 miesiące temu. Państwo nie dołożyło się ani złotówki, wszystko pochodzi z funduszy prywatnych. Jest 60 miejsc noclegowych, wszystkie systemy zabezpieczenia życia sprawne. Przy skromnym gospodarowaniu można w nim przebyć jakieś pół roku bez wychodzenia. Czyli woda, suchary, konserwy, to wszystko jest na miejscu. Tu mamy spacer na Babidoła, czyli Hexagon, czyli ziemia czarownic. Jeżeli mówimy, to torpedownia, czyli torpedy, ona będzie elektrycznym, spalinowym i rakietowym. I tak zwane też miny akustyczne. Ten slajd chcemy, aby Państwo zrozumieli, że tak wyglądało oksywie 100 lat temu. Żadnych drzew, żadnych lasów, żadnych budynków. To był taki step porośnięty trawami. Pozytywne Pomorze to jest taka fundacja od 3 lat na terenie Gdyni, która
prowadzić działalność dobroczynną dla zwierzaków i kobiet, dla niepełnosprawnych, ale najważniejsze zadanie to jest organizacja imprez sportowych i spacerów militarnych. Sport to głównie siatkówka, judo, koszykówka, piłka nożna, no i specjalizacja w zawodach dla przedszkolaków. Najbliższa impreza to jest taka sportowa impreza dla przedszkoli, w których weźmie udział 225 małych duszuczek, takich 4-5-letnich. Ja jestem radnym miasta Gdyni, zajmuję się sportem, obiektami militarnymi, kontaktami z wojskiem i z sąsiednimi powiatami. To jest spotkanie przed wejściem do portu wojennego. Tak wygląda port wojenny, w tle ORB Orzeł. Tu mamy taką wizytówkę marynarki wojennej Szwecji. Okręt, który nie ma śrub z tyłu, tylko w środku ma odbudowane takie silniki strumieniowe. Polega to na tym, że zasysają wodę z zewnątrz i z wielkim impetem tą wodę wypychają na zewnątrz i silnik dostaje takiego kopyta prawie rakietowego. Sprawność około 40 węzłów w półtorej minuty. Niestety nasze okręty takiego napędu nie mają. To jest teraz cykl takich foteczek z portu wojennego. Jak spacer militarny to krochówka z kuchni polowej. Mamy trzy takie obiekty. Anton, Berta i Cezar. Różnojęcia. W czasie wojny tutaj były dachówki, co zwiad lotniczy sugerował, że to są normalnie kamienice mieszkalne, a nie obiekty militarne. Tutaj mamy schron D750 dla 750 osób w pozycji siedzącej. Ta ławeczka najbliższej ściany pochodzi ze schronu z Gdańska z wojny. Ma ponad 80 lat. Jeżeli Państwo wiecie, a może nie, najlepszą pozycją przebywania w schronie jest pozycja leżąca. Bo zużywamy najmniej tlenu. W pozycji siedzącej troszeczkę więcej, na stojąco najwięcej. A już w ogóle najwięcej, jak się chodzi albo biega. To jest schron, taki sam jak w porcie wojennym, w Oksybiu. Mogłem go kupić za złotówkę od dewelopera, ale był warunek, że trzeba zrobić w środku zadania kultury dla mieszkańców osiedla, które już powstały. Niestety nie było mi na to stać, dlatego nowym właścicielem tego obiektu jest Muzeum Marynarki Wojennej Gdyni. Jeżeli wierzyć notatce takiej Bundesarchiv w Berlinie, to ten obiekt przez tą ziemię połączony jest pod ziemią, z portem wojennym. I z takim składnicą na końcu ulicy Dickmana. Tak wygląda schron z boku. To jest część naziemna. Tutaj. No i tak zwany stabilizator. 3,5 metra betonu i stali w ziemię, aby ten schron, kiedy na przykład były obfite deszcze, nie przechylał się. Co mogło spowodować pękanie ścian? Chociaż jak Państwo dobrze widzicie, ta ściana ma 2,20, ta ma 2,5, a strop górny ma prawie 3,5 metra grubości. Tak wygląda poziom pierwszy. I tak szybciutko, tu jest wejście. Możesz poparzyć rączkę. Tutaj mamy szatnie, nadryski, magazyn czystej odzieży, lekarz, schody na pierwsze piętro. Radiotelegrafista, czerpnie powietrza i kotłownia. Tak wygląda rysunek techniczny parteru, a tak poziomu drugiego i trzeciego. Przeciwwagą dla Polski zniszczonych obiektów militarnych są bunkry w Czechach. Nachod albo Kralinki. Wyposażenie tych schronów jest tak, jakby wojna skończyła się tydzień temu. Komplet. Żwirownia na Oksywiu przy Akademii Marynarki Wojennej. A tu mamy taki spacer militarny, zarówno na Oksywie,
gdzie uczestnicy mieli do wykonania 24 zadania specjalne. Jedną z nich to było na przykład rzeczy z rzeki Kaczej do worka wlać nie mniej niż 4,5 litra, a nie więcej niż 5. No i doszedł do sędziego, który ważył. Do skutku. Czasami nas pytają, dlaczego mamy małe osoby, małe grupy, mało liczne grupy na spacerach. Powód jest prosty. Jeden przewodnik, 150 dusz. Oni nie mają komfortu, ani przewodnik. Dlatego grupy, które obecnie prowadzimy, przyjmujemy maksymalnie 30 osób. Najliczniejsza grupa, jaką miałem przyjemność i nieprzyjemność prowadzić, to 425 osób. Z Orłowa do centrum, a nawet mówiąc przez Tubę, nie wszyscy nie słyszeli. Stąd zrobimy zapisy. Polecam podziemne miasto Polsówka w Lierze na Dolnym Śląsku. I tak najprawdopodobniej wygląda połączenie bunkra T750 z portem Marynarki Wojennej. To jest zbiornik paliwowy na obsługę Dolny, którego już nie ma. Jest osiedle mieszkaniowe. A tak wygląda w czasie budowy 41-42. Tu jest namiar do mnie, ale to za chwilę, na tym wszystko. Dzieci mogą poczęstować się lizakiem. Dla dorosłych mam adres strony internetowej, gdzie jest więcej informacji o tym, o czym mówiłem. Można śmiało sobie wejść. No, trzeba zarezerwować kilka wieczorów.